Załóżmy, że rok temu otworzyłem restaurację i chcę się dowiedzieć, jaki zysk osiągnąłem przez ten rok. Ustalimy to na dwa sposoby. Najpierw obliczymy zysk księgowy, czyli zysk, który najczęściej kojarzy nam się z biznesem lub firmą, i obliczymy również zysk ekonomiczny, który nieco się różni, bo zamiast określać, czy nasza firma przynosi dochód, mówi, czy nasz biznes ogólnie rzecz biorąc ma sens. Najpierw policzymy zysk w najbardziej tradycyjny sposób. Załóżmy, że moja restauracja w pierwszym roku przyniosła mi przychód w wysokości 500 tysięcy złotych. Pierwszy rok przychód 500 tysięcy złotych. Przychód to po prostu pieniądze, które dostałem od klientów mojej restauracji za podane im posiłki. To są pieniądze nabijane na kasie. Pozycja, którą wpisuje się na samej górze w rachunku zysków i strat. Tak jak zrobiłem to ja. Teraz wpiszmy wydatki. Wydatki. Skoro prowadzę restaurację, to jednym wydatkiem będą koszty produktów żywnościowych. Załóżmy, że na zakup produktów żywnościowych wydałem 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty pracy. Zatrudniam kelnerów, kucharzy, pomywaczy. Na płace tym wszystkim ludziom wydałem przez rok 100 tysięcy złotych. Załóżmy, że lokal nie jest moją własnością, dzierżawię go. Zatem dochodzi czynsz. To koszt lokalu. Niech czynsz wynosi 200 tysięcy złotych. I na koniec załóżmy, że dzierżawię wszystko. Wydzierżawiłem cały sprzęt, kuchnie, lodówki, całe wyposażenie. Nic nie należy do mnie, więc Dochodzi opłata za sprzęt. Opłata za sprzęt. Niech wynosi 50 tysięcy złotych. Jaki zysk osiągnąłem? To wszystkie moje wydatki. Uznajmy, że nie brałem żadnych kredytów. Ile wynosi mój zysk przed zapłaceniem podatku, czyli zysk brutto? Nazywa się brutto, ponieważ właśnie od tego zysku zwykle nalicza się podatek. To zależy od kraju którym się prowadzi działalność i od typu działalności. Zysk brutto liczy się bardzo łatwo. I ten zysk brutto to będzie nasz zysk księgowy. Bierzemy sumę przychodów i odejmujemy od niej wszystkie kwoty, które musieliśmy zapłacić innym. Wynik tego działania to nasz zysk brutto, a więc 500 tysięcy odjąć ile? Odjąć 450 tysięcy. To daje zysk brutto w wysokości 50 tysięcy złotych. Zakładam, że jestem jedynym właścicielem firmy, więc mogę zabrać cały ten zysk dla siebie i spłacić nim własny kredyt lub coś innego. Mogę też zainwestować część lub całość w restaurację, mogę kupić własny sprzęt albo rozszerzyć działalność, mogę wydać ten zysk na co chcę. To jest właśnie tradycyjny zysk księgowy. W ten sposób się go liczy. To był bardzo prosty przykład, kiedyś pokażę bardziej złożone rozliczenia księgowe. Ale tak właśnie liczy się zysk księgowy. Ilekroć zwykli ludzie mówią o zysku, najczęściej mają na myśli właśnie to. Natomiast dla ekonomistów, zysk to trochę coś innego. Najłatwiej to wyjaśnił po prostu obliczając zysk ekonomiczny dla tej samej firmy lub mówiąc fachowo o działalności gospodarczej. Firma to uczestnik rynku, którego najogólniejszym celem jest osiąganie zysku. Zatem znów mamy pierwszy rok. Może skopiuję to i wkleję. Kopiuj i wklej. To nasz przychód w pierwszym roku. Teraz podejdziemy do tematu w nieco inny sposób. Dla ekonomistów koszty zawsze są alternatywne. Zaraz pokażę, że koszt alternatywny można mierzyć w złotych. Nie zawsze jest tak oczywisty. Napiszę to, aby podkreślić, że teraz patrzymy okiem ekonomisty, koszt alternatywny. Wyróżnia się koszt alternatywny jawny po łacinie explicite i koszt alternatywny ukryty po łacinie implicite. Najpierw koszty jawne, koszty alternatywne jawne. Ta lista to właśnie koszty alternatywne jawne. Skopiuję je i wkleję. Kopiuj. Klej, to wszystko koszty alternatywne, jawne. Nazywają się jawne, bo to faktycznie poniesione wydatki. Płacę za sprzęt, za dzierżawę lokalu, nie są moją własnością, więc płacę ich właścicielom. To są faktyczne odpływy pieniędzy z firmy. Wydaję prawdziwe pieniądze. Możemy uznać je za koszty alternatywne, mimo że są wyrażone w złotych, bo gdybym nie wydał tych 100 tysięcy na produkty, to mógłbym je wydać na coś zupełnie innego. Tak samo 100 tysięcy na płace, też mógłbym wydać je na coś innego. To pozwala mierzyć koszt alternatywny w złotych, bo za te złote mógłbym kupić coś innego. Na razie jednak obie listy są podobne. Różnica to właściwie niuans więc o co tyle hałasu? Sytuacja zmieni się bardziej, gdy dodamy koszty ukryte, których tutaj zupełnie nie ma. Zwłaszcza ukryte koszty alternatywne. Koszty alternatywne ukryte. A więc prowadzę tę restaurację, i załóżmy, że aby móc ją prowadzić, musiałem poświęcić cały swój czas. Być może nawet rzuciłem poprzednią pracę. Skoro tak, to istnieje ukryty koszt, ukryty koszt alternatywny w postaci utraconej pracy, a dokładnie utraconej pensji. Napiszę to. Utracona pensja. Powiedzmy, bo zależy, o kim mówimy, że byłem lekarzem i miałem stałe, nieobciążone ryzykiem zarobki w wysokości 150 tys. złotych rocznie. Wyrzekłem się więc 150 tys. złotych rocznie. Teraz, kiedy nasza lista zawiera już wszystkie koszty alternatywne, jawne i ukryte, możemy obliczyć zysk ekonomiczny. Stawiamy tutaj kreskę, a więc zysk ekonomiczny. To suma przychodów, odjąć te wszystkie koszty, co daje 50 tysięcy złotych, ale musimy jeszcze odjąć utraconą pensję. Wychodzi 100 tysięcy złotych na minusie. Ciekawe, bo mamy tu sporą rozbieżność. W kategoriach księgowych wypracowuję zysk, a w kategoriach ekonomicznych nie. Można powiedzieć, że to 100 tysięcy straty ekonomicznej albo minus 100 tysięcy zysku ekonomicznego. Jedna ważna rzecz, gdy zysk ekonomiczny jest ujemny, nie oznacza to, że firma nie przynosi pieniędzy. Oznacza natomiast, że taki biznes nie ma większego sensu, a w każdym razie nie ma sensu w takiej postaci. Nawet gdyby tu wyszło zero, biznes byłby dochodowy, ale wciąż można by mieć wątpliwości, czy warto prowadzić taką działalność? Dopiero dodatni zysk ekonomiczny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że ta działalność ma sens i jest niewątpliwie bardziej opłacalna niż jej alternatywy. Ta kalkulacja mówi nam: spójrz, zarabiasz rocznie 50 tysięcy. Możesz wydać te pieniądze lub zainwestować w firmę. Natomiast ta kalkulacja mówi: mógłbyś zarabiać więcej, nawet 150 tysięcy. Zamiast robić to i zarabiać 50 tysięcy, Mógłbyś zarobić o 100 tysięcy więcej robiąc coś innego. Praktycznie rzecz biorąc, rezygnujesz, wyrzekasz się 100 tysięcy złotych, aby prowadzić restaurację. Jeśli jesteś rozsądna albo rozsądny i twoim celem jest maksymalizacja zysku, to taka działalność nie powinna mieć dla Ciebie większego sensu.